Kontynuując naszą serię pod tytułem Pięć dobrych powodów, odpowiadamy na zaproszenie Boga, które znajduje się w pierwszym rozdziale, 18 wersecie Księgi Izajasza. Chodźcie, rozpatrzmy to razem. Dziś będziemy poruszać jeden z moich ulubionych tematów. Pięć dobrych powodów, by wierzyć w biblijne proroctwa. Będę z wami szczery, jestem naśladowcą Jezusa od prawie 25 lat. Jednak zanim tak się stało, raz byłem prawie agnostykiem, a raz ateistą. W zależności od tego, jak się czułem danego dnia lub tygodnia. To, że stałem się naśladowcą Jezusa, w dużym stopniu zawdzięczam proroctwom biblijnym. Ten temat niezwykle mnie pasjonuje. Uważam, że każdy powinien się nim zainteresować, bo nadprzyrodzona natura proroctw jest bardzo przekonująca. Mnie przekonały, gdy byłem 23-letnim studentem medycyny na publicznym uniwersytecie w Stanach i wiem, że mogą też przekonać wielu innych. Przeanalizujemy pięć powodów, dla których warto wierzyć biblijnym proroctwom. Pierwszy z nich jest moim ulubionym. Na kogo wskazują proroctwa? Na Jezusa. Proroctwa biblijne jednoznacznie wskazują na Jezusa. Rozmawialiśmy już o tym, że w Piśmie Świętym jest wiele różnych rodzajów proroctw, a oto kilka przykładów. Proroctwa biblijne mówią o upadkach Izraela i Judy, o sądzie nad nimi i ich zniewoleniu. Jest wiele proroctw w Księdze Daniela. Przyjrzyjmy się dzisiaj jednemu z nich. W Biblii znajdujemy proroctwa mesjańskie, które zapowiadały i obwieszczały przyjście Mesjasza. Mamy też proroctwa samego Jezusa. Dziś skupimy się przynajmniej na jednym z nich. Istnieją proroctwa z objawienia Jana dotyczące czasów ostatecznych, o których nie będziemy dziś mówić, ale porozmawiamy o nich podczas wykładów pod tytułem Pięć dobrych powodów, by martwić się o Stany Zjednoczone i Pięć dobrych powodów, by martwić się o Kościół. Zacznijmy od proroctw mesjańskich. W zależności od tego, kogo zapytamy i kto je przeliczył, jest ich od 25 do 50. Jeśli przyjmiemy nieco bardziej elastyczną definicję, to można powiedzieć, że jest nawet ich ponad 60. Rdzeniem wyrazu mesjanistyczny jest słowo Mesjasz, więc były to proroctwa, które przewidywały przyjście Mesjasza. Jednak nie tylko Mesjasza. Słowo Mesjasz oznacza namaszczony. Jest to odpowiednik greckiego słowa Chrystus. Zatem wyrazy Chrystus i Mesjasz znaczą to samo. Czasami traktujemy imię Jezusa Chrystusa tak, jakby Chrystus było jego nazwiskiem. Podobnie jak Esherik. Jest moim nazwiskiem albo Esposito, twoim. Słowo Chrystus znaczy pomazaniec, czyli to samo, co słowo Mesjasz. Proroctwa w Starym Testamencie przewidziały, że przyjdzie Wybawiciel, Mesjasz. Słowo to znaczy namaszczony. Królowie byli namaszczani do określonych zadań. Wiązały się z tym duże oczekiwania, zwłaszcza w czasie, który uczeni nazywają okresem drugiej świątyni. Pierwsza świątynia, która została zbudowana przez Salomona w czasach Starego Testamentu, została zniszczona przez babilońskiego króla imieniem Nabuchodonozor. Mniej więcej 100 lat później świątynia ta została odbudowana. Była mniejsza, lecz równie piękna. Okres drugiej świątyni obejmuje jej odbudowę, czasy Jezusa oraz zniszczenie tej świątyni. W tym okresie naród żydowski niezwykle tęsknił za Wybawicielem. Przyglądając się historii Izraela, widzimy, że często podlegał on pogańskim potęgom. Najpierw niewola egipska, potem asyryjska, babilońska, grecka, a w Nowym Testamencie rzymska. Spróbujmy przyjąć starożytny i starotestamentowy sposób myślenia. Jeśli mój lud podbił twój lud, a moja armia podbiła twoją armię, to mój Bóg jest silniejszy niż twój Bóg. Izraelici, czy też Żydzi, znaleźli się w trudnej oraz niepewnej sytuacji i musieli czuć się zdezorientowani. Sytuacja wyglądała mniej więcej tak. Wierzyli w to, że czczą jedynego prawdziwego Boga,
i że są Bożym ludem przymierza. Zewnętrzne dowody na to, że byli ulubieńcami Boga, były w rzeczywistości bardzo nieliczne. Zostali podporządkowani przez pogańskie moce, przez Egipt, Asyrię, Babilon, Grecję i Rzym. Był to pewnego rodzaju dysonans poznawczy i paradoks. Twierdzili, że są ludem wybranym przez Boga, mimo że byli podbijani przez inne pogańskie bóstwa i ich narody. W okresie drugiej świątyni widać było ich ogromną tęsknotę oraz pragnienie Wybawiciela i Mesjasza. Brakowało im kogoś, kto przyjdzie i wszystko naprawi. Oczekiwano politycznego Mesjasza, czy też wojskowego Wybawiciela, który przyjdzie i będzie miał mądrość Salomona, charyzmę Saula i waleczną naturę Dawida. To byli trzej pierwsi królowie Izraela. Oczekiwano, że on będzie ich ucieleśnieniem i ukaże pogan, zetnie głowy Rzymian oraz ostatecznie ustanowi Izrael centrum świata. Takie było względem niego oczekiwanie. Pojawił się Jezus, młody, enigmatyczny rabin, który nie posiadał miecza ani nie rozmawiał o prowadzeniu wojny przeciwko pogańskim mocarstwom. Jak już mówiliśmy na ostatnim spotkaniu, nie pasował tam i nie dał się zaszufladkować. W Starym Testamencie widzimy oczekiwania i proroctwa o nadchodzącym Wybawcy, Chrystusie, Mesjaszu. W zależności od przyjętej definicji istnieje od 25 do 60 proroctw mesjańskich. Zobaczcie kilka z nich na ekranie. Widzimy tu miejsca narodzin Mesjasza, jego matkę, będzie nią dziewica, oraz to, że narodziny Mesjasza będą czymś nadprzyrodzonym. Widzimy plemię oraz rodzinę, z której będzie pochodził i czas, w którym się pojawi. Te wszystkie proroctwa i fragmenty pochodzą ze Starego Testamentu. Oto kolejne zestawienie. Przesłanie, które miał głosić. Jego wjazd do Jerozolimy. To, że zostanie zdradzony i to zdradzony za pewną cenę, że będzie opluwany. Wszystkie te oczekiwania i proroctwa znajdujemy w Starym Testamencie, a w Nowym dostrzegamy wypełnienie owych mesjanistycznych oczekiwań. Oto zestawienie pięciu kolejnych. Nie będzie miał złamanych kości, mimo że zostanie stracony. Zostanie zgładzony z przestępcami, będzie wyśmiewany oraz powstanie z martwych. Został określony czas jego zmartwychwstania i egzekucji. Wrócimy do tego później. Kilka z tych proroctw pochodzi z Księgi Psalmów. Wiele najbardziej przekonujących proroctw mesjańskich pochodzi z Księgi Izajasza i Księgi Psalmów. Widzimy na ekranie Psalm 34, 22 oraz 16 oraz ich nowotestamentowe wypełnienie w Ewangelii Jana, Marka, Mateusza i Dziejach Apostolskich. Dostrzegamy oczekiwanie. Użyłem wcześniej ilustracji okularu do czytania. Zasadniczo pisarze Nowego Testamentu odczytywali własną historię i starali się lepiej ją zrozumieć. Czytali te proroctwa i wracali do swojej historii, widząc Jezusa przez nowe okulary, czyli jako Mesjasza. Jezus nie spełniał mesjańskich oczekiwań. Nie był przywódcą wojskowym i nie prowadził wojny z Rzymianami. Nie pasował do wizji Mesjasza. Łatwo odnieść takie wrażenie, czytając Ewangelię. Nie wiedzieli, jak się z nim obchodzić. Nie mówił jak saduceusze, arystokraci, ani jak faryzeusze, tradycjonaliści. Nie był zelotą i nie był zaangażowany w ich sprawy. Nie wiedzieli, jak go traktować, ani jak go zaszufladkować. Gdy Jezus po około 30 latach życia został ukrzyżowany, a potem zmartwychwstał i wstąpił do nieba, pisarze Nowego Testamentu, Mateusz, Marek, Łukasz, Jan, Paweł, Piotr, Jakub i inni, mieli już nową perspektywę, czyli nowe okulary. Nowe okulary nie były tradycyjnym rabinicznym pochodzącym z okresu drugiej świątyni zrozumieniem tego, kim byłby Mesjasz. Zobaczyli, kim naprawdę jest Jezus. Gdy założyli te okulary, byli zdumieni. Wzięli do rąk Pismo Święte i zaczęli studiować proroctwa ze Starego Testamentu. Porównywali rabiniczne zrozumienie ze zrozumieniem widzianym oczami Jezusa i przez pryzmat Jego służby. Odkryli, że Jezus jest wszędzie.
Dostrzegli, że pominęli go w żydowskim Starym Testamencie, bo szukali nie tego, co trzeba. Powiedziano im, że mają oczekiwać Mesjasza z mieczem, który będzie wojownikiem, jak Dawid, Saul czy Salomon. Uważano, że będzie on zlepkiem tych wszystkich wielkich królów Izraela i pokona Rzymian. Gdy pojawił się Jezus, okazało się, że jest tego przeciwieństwem. Nie dość, że nie rozgromił Rzymian, to jeszcze miał z nimi przyjazne stosunki oraz był miły dla Samarytan, trędowatych i wygnańców. Nie pasował do rabinicznych oczekiwań tego, jaki powinien być Mesjasz. Po zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Jezusa pisarze Nowego Testamentu, Paweł, Mateusz, Marek, Łukasz, Jan, Jakub, Piotr i inni, na przestrzeni historii zaczęli widzieć Jezusa w zupełnie inny sposób. To właśnie nazywa się chrystocentrycznym odczytaniem Starego Testamentu, czyli postawieniem Jezusa w centrum. Upatrywanie w Mesjaszu roli politycznego wodza tworzyło problem, bowiem przywódcy religijni z czasów Jezusa i rabini zwracali uwagę na wybrane fragmenty, a inne ignorowali. Zaczęli patrzeć przez pryzmat tego, jak Jezus traktował ludzi oraz przez pryzmat Jego słów i przypowieści. Gdy powiedział, zniszczcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję, to myśleli, że mówi o dosłownej świątyni i powiedzieli, budowa trwała 46 lat. Jak zamierzasz ją odbudować w trzy dni? Po zmartwychwstaniu Jezusa jednak dostrzegli, o czym mówił. Doznali olśnienia, objawienia. Jezusowi nie chodziło o dosłowną budowę, która zajęła ponad 46 lat, czy o zwykłą architekturę. Mówił o swoim zmartwychwstaniu. Było wiele podobnych fragmentów w słowach Jezusa, jego naukach, postawie, uzdrowieniach czy przysłowiach. Gdy szukali tych zagadnień w Piśmie Świętym, zwłaszcza w Księdze Psalmów i w niektórych księgach prorockich, zobaczyli, że On jest wszędzie. On jest w każdej historii i jest częścią przeszłości. Patrząc wstecz na obraz Mesjasza, widzieli, że wszędzie był Jezus. Pewien kanadyjski matematyk i naukowiec Peter Stoner w latach 50. czy 60. napisał ciekawą książkę. Można ją znaleźć w formie elektronicznej. Nosi tytuł Nauka przemawia. To fascynująca, niezbyt gruba książeczka, mająca mniej więcej 100 stron. Stoner matematycznie obliczył w niej prawdopodobieństwo tego, że dana osoba mogłaby po prostu przypadkowo wypełnić te proroctwa. Przyjrzał się tylko 8 proroctwom mesjańskim i doszedł do wniosku, że szanse, iż mógł je przypadkowo, niechcący wypełnić jeden człowiek, wynosiły 10 do potęgi 17. To jedynka z 17 zerami. Jest to astronomiczna liczba. A to tylko 8 z proroctw mesjańskich. Wspomniałem przed chwilą, że liczba ta w zależności od sposobu liczenia wynosi od 25 do 50 czy nawet 60. A Jezus wypełnił każde z nich co do joty. W Nowym Testamencie list do Koryntian, rozdział 1, werset 20. Paweł mówi o tym, o czym wspomniałem przed chwilą. Jako Saul był osobą religijną, faryzeuszem, przyzwyczajonym do czytania Pisma Świętego, zgodnie z tradycją judaistyczną okresu drugiej świątyni. Gdy Saul się nawrócił i stał się apostołem Pawłem, założył okulary, wrócił do czytania Starego Testamentu i podsumował to, co odkrył. Jest to chyba mój ulubiony werset Pawła, a jestem wielkim fanem jego pism. To chyba dlatego, że werset ten jest kluczem, a konkretnie kluczem hermeneutycznym. Hermeneutyka oznacza sposób, w jaki coś rozumiemy czy interpretujemy. W tym wersecie Paweł wkłada nam do ręki klucz, który otwiera Stary Testament, od Księgi Rodzaju do Księgi Malachiasza. Pozwala nam to zrozumieć Stary Testament. Spójrzcie na ten fragment. Drugi list do Koryntian, rozdział 1, werset 20. Wszystkie Boże obietnice. Jest tu mowa o biblijnych obietnicach Boga znalezionych w Starym Testamencie. Wszystkie Boże obietnice mają w Nim swoje tak. Gdzie? W Nim, w Jezusie. Dlatego też przez Niego możemy potwierdzić tak, niech się stanie dla chwały Boga. For His glory.
O wszystkich tych starotestamentowych proroctwach, obietnicach i przysłowiach Paweł mówi, że mają w Bogu swoje tak, mają w Nim swoje tak. Bóg powiedział tak w Jezusie. Jest to chrystocentryczne czytanie Pisma Świętego. Chrystus jest w centrum. Chrystocentryzm jest radykalnym postawieniem Jezusa w centrum. Nigdzie nie znajdujemy większego chrystocentryzmu niż w Ewangelii Mateusza. Przejdźmy do tej Ewangelii, pierwszej księgi Nowego Testamentu. Przeczytam tylko kilka fragmentów. Mateusz ma ulubione słowo, które powtarza w kółko. Jest jak zdarta płyta. Nie może przestać go używać. Uwielbia to słowo. Trzymał ten sam klucz, który apostoł Paweł dał nam w drugim liście do Koryntian. Kluczem do pojęcia Starego Testamentu jest zrozumienie, że ma on w Chrystusie swoje tak. Słowem, przed którym Mateusz nie może uciec, jest słowo wypełnienie. Przeczytam wam kilka przykładów. Ewangelia Mateusza, rozdział 1, werset 22. To wszystko stało się. Jest tu mowa o okolicznościach narodzin Jezusa. Po to, by wypełniła się zapowiedź Pana przekazana za pośrednictwem proroka. Oto pocznie dziewica. Urodzi ona syna i nadadzą mu imię Emanuel. Jest to cytat 7 rozdziału 14 wersetu księgi Izajasza. Jeszcze jeden fragment, drugi rozdział Ewangelii Mateusza, werset 15. Aby się wypełniło to, co zapowiedział Pan przez proroka. Werset 23. Gdzie osiedlił się w Nazarecie? W ten sposób wypełniły się zapowiedzi proroków. Rozdział 3, werset 15. Lecz Jezus mu odpowiedział, teraz ustąp, uczyńmy zadość wszelkiej sprawiedliwości. Gdy Jan powiedział, że powinien zostać ochrzczony przez Jezusa, Jezus zaoponował, mówiąc, że musi się to wypełnić w jego życiu. Jest o tym mowa raz za razem, nie tylko w Ewangelii Mateusza w 1, 2 i 3 rozdziale, ale także w 4 i 8. Zwróćcie uwagę na kolejny slajd, rozdział 12, 13, 21, 26 i 27. On nie może uciec przed tym słowem. Mateusz, studiując ponownie Stary Testament, wszędzie widział Jezusa. Zobaczył, że wszystkie oczekiwania mesjańskie wskazywały na Niego. Oni byli zaprogramowani tak, aby nie widzieć tego rodzaju Mesjasza. Nawet uczniowie nie wiedzieli, w co się pakują, gdy zaczęli podążać za Jezusem. Gdy Jezus powiedział, chodźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi, to myśleli, że to będzie zgodne z ich tradycyjnym, rabinicznym zrozumieniem tego, kim jest Mesjasz. Gdy został ukrzyżowany i wisiał na rzymskim narzędziu tortur, to uczniowie prawdopodobnie pomyśleli, cóż, musieliśmy się pomylić. Chyba jednak nie był Mesjaszem, bo Mesjasz nie da się zabić. Wybawiciel nie może zostać zabity. Uczniowie podążali za nim i łatwo odnieść wrażenie, że szczerze mówiąc po prostu go nie rozumieli. Przez większość Ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza i Jana wydaje się, że to grupa głupców, która podąża za Jezusem, mając egoistyczne zamiary. Oni jednak cały czas uczyli się, a Jezus nad nimi pracował. Był wobec nich cierpliwy, choć przez cały czas myśleli, że podążają za tradycyjnym wyobrażeniem Mesjasza. Dopiero po zmartwychwstaniu dostrzegli, że się mylili. Mateusz i Jan mogli napisać swoje Ewangelie z myślą, powiemy wam, co tak naprawdę działo się w Starym Testamencie. To, co mówili nam nasi religijni nauczyciele, nie było prawdą. Przegapiliśmy sens Starego Testamentu, czyli wskazywanie na Mesjasza. Jezus w 5 rozdziale, wersecie 17 Ewangelii Mateusza, w kazaniu na górze, mówi o kolejnym wypełnieniu. Nie sądźcie, że przyszedłem unieważnić prawo proroków. Nie przyszedłem unieważnić, ale wypełnić. Prawo i prorocy tworzą Stary Testament. Jezus mówi, nie myślcie, że przyszedłem zniszczyć słowa Mojżesza czy słowa proroków. Nie przyszedłem, żeby zniszczyć te słowa, przyszedłem, aby je wypełnić. Mateusz nie może uciec przed tym słowem. Jest to dla mnie chyba najciekawsze proroctwo jego Ewangelii. Przeczytam wam interesujący werset z 1 rozdziału Ewangelii Mateusza, który przedstawia genealogiczną historię Jezusa. Jest to streszczenie Starego Testamentu dokonane przez Mateusza, nie przez Davida Asherika. To Mateuszowe podsumowanie Starego Testamentu. Ewangelia Mateusza, rozdział 1, werset 17.
Ogólnie więc biorąc, Abrahama od Dawida dzieli 14 pokoleń. Czasy Dawida od niewoli babilońskiej dzieli również 14 pokoleń i tyle samo pokoleń przypada na czasy od uprowadzenia do Babilonu do narodzin Chrystusa. Mateusz podzielił Stary Testament na 3 rozdziały. Od Abrahama do Dawida, od Dawida do babilońskiej niewoli i od babilońskiej niewoli do przyjścia Mesjasza. Każdy żydowski czytelnik od razu by zauważył, że są 3 czternastki. Jest po 14 pokoleń w każdej z tych epok. Każdy żydowski czytelnik natychmiast zobaczyłby, że 3 czternastki to 6 siódemek. Siódemka i siódemka, siódemka i siódemka oraz siódemka i siódemka. Żydowski umysł zwraca dużą uwagę na liczby, a zwłaszcza na liczbę 7, ze względu na szabat i cykl szabatowy, i od razu wychwyciłby, że chodzi tu o coś istotniejszego. Tu nie chodzi tylko o ciekawostkę historyczną. 14 pokoleń od Abrahama do Dawida, od Dawida do niewoli i od niewoli do Mesjasza. Siódemka i siódemka, siódemka i siódemka oraz siódemka i siódemka. Wiedzieliby, że to sugeruje pojawienie się siódmej siódemki, czyli czegoś, co Biblia nazywa jubileuszem. Zaraz o tym porozmawiamy. Mateusz mówi, że historia Izraela osiąga swój punkt kulminacyjny w Jezusie i odpoczynku, który on zapewni. Jest to kluczowe, ponieważ cykl szabatowy, czy też cykl siódemkowy, ma 6 dni pracy, a następnie dzień odpoczynku. Istniał również cykl szabatowy oparty na latach. 6 lat uprawiano rolę, po czym przez rok ziemia leżała odłogiem. Istniały więc nie tylko cotygodniowe cykle szabatowe, ale także te oparte na latach. Gdy łączy się kilka szabatów, powstają większe liczby. Przeanalizujmy to. Ewangelia Mateusza, rozdział 11, od 28 do 30 wersetu. Wielu uczonych uważa, że ten fragment jest centralnym punktem i sednem całej Ewangelii Mateusza. To punkt kulminacyjny, sens całej Ewangelii Mateusza. Jezus mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni. Ja wam zapewnię... Co takiego? Wytchnienie. Zapewnię wam wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie co? Ukojenie dla swych dusz. Gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię lekkie. Zamysł dania odpoczynku jest taki sam jak dnia szabatu. Przyjdźcie do mnie i otrzymajcie szabat. Przyjdźcie do mnie i odpocznijcie. Nie chodzi o dosłowny odpoczynek, o drzemkę na łóżku lub kanapie. Dam odpoczynek twojej duszy. Coś w przychodzeniu do Jezusa przynosi odpocznienie i pokój. Autor listu do Hebrajczyków, a myślę, że był nim apostoł Paweł, odwoływał się do pojęcia odpoczynku. W 4 rozdziale, w wersetach od 8 do 10 mówi: gdyby to Jozue wprowadził ich do odpoczynku, chodzi tu o zdobycie Kanaanu, Izraelici wędrowali z Mojżeszem po pustyni przez 40 lat. Mojżesz doprowadził ich aż do granic ziemi kananejskiej, czyli ziemi obiecanej, a potem umarł. Jednak zanim umarł, przekazał dowództwo Jozuemu. Posłuchajcie mnie teraz uważnie. Imię Jozue jest tym samym imieniem, co Jezus, Jeszua. Mojżesz mógł doprowadzić ich do granic ziemi kananejskiej, ale potrzebny był Jozue, Jeszua, który miał ich tam wprowadzić. Mojżesz jako symbol prawa może doprowadzić cię do granic zbawienia, ale nie może cię doprowadzić do zbawienia. Nie może wprowadzić cię do ziemi obiecanej. Tylko Jeszua może to zrobić. Mojżesz przekazał przywództwo Jozuemu, który wprowadził dzieci Izraela do ziemi obiecanej. Czy możecie powiedzieć amen? Zobaczcie, do czego zmierza autor listu Hebrajczyków. Jozue był uczniem Mojżesza i jego następcą. Skoro dał im odpoczynek, to nie mówiłby później o innym dniu. A zatem pozostaje odpoczynek szabatu.
Znowu widzimy tu słowo dla ludu Bożego. Kto wszedł do jego odpoczynku? Jego z wielkiej litery, bo chodzi o jego odpoczynek. Ten też odpoczął od swoich dzieł, jak Bóg od swoich. Bóg pracował przez 6 dni i odpoczął 7. Przedstawiony jest tutaj naprawdę ciekawy przekaz. W 4 rozdziale listu do Hebrajczyków widzimy 3 rodzaje odpoczynku, które ze sobą są zestawione. Widzimy nie tylko odpoczynek po stworzeniu. Bóg pracował przez 6 dni, a 7 odpoczął. Gdy Izraelici weszli do ziemi kananejskiej, Jozue zaoferował im odpoczynek od ich wrogów i wojny. Możemy dostrzec również odpoczynek w zbawieniu. Jezus mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni, ja wam zapewnię wytchnienie. Widzimy odpoczynek geograficzny, odpoczynek w stworzeniu i w zbawieniu. To jest cykl szabatowy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, odpoczynek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, odpoczynek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, odpoczynek. W genealogii, która przedstawia oczekiwanie na przyjście Jezusa, nie istnieje 1, 2, 3, 4, 5, 6, odpoczynek. Jest 7, 7, 7, 7, 7, 7, 6, siódemek. Ma się pojawić 7, 7. Jest ona niesamowita. 7, 7 zapoczątkowała jubileusz. Omówmy ten temat. Służba Jezusa była czymś w rodzaju szabatu oraz zapowiedzią wielkiego jubileuszu. Powiedziałem to słowo kilka razy, jubileusz. Co ono oznacza? Cykle szabatowe oparte na latach łączono 7 cykli po 7 lat, czyli razem 49 lat. 7 razy 7 to 49, czyli jeśli dodamy do siebie 7 siódemek. Kolejny rok, rok 50, był nazywany jubileuszem. Jaki to był rok? Jubileuszowy. Zostało to bardzo mądrze wymyślone, bo w tamtych czasach większość osób żyła na tyle długo, że mogła doświadczyć przynajmniej 1 jubileuszu. Niektórzy doświadczali nawet 2. Teoretycznie dałoby się doświadczyć nawet 3. Porozmawiajmy o tym, czym są te jubileusze. Pomysł jubileuszy pochodzi z Księgi Kapłańskiej, 3 Księgi Starego Testamentu, 3 Księgi Mojżeszowej. Bóg przemawia do Mojżesza mówiąc: ponadto zsumujesz sobie 7 szabatnich lat. To jest 7 razy po 7 lat, otrzymując w ten sposób 49 lat. To ma sens. 7 razy 7 to 49. W ten sposób poświęcicie 50. rok i obwołacie w kraju wolność. Co obwołacie? Wolność dla wszystkich jego mieszkańców. Będzie to dla was rok jubileuszowy. To będzie wielkie święto. W tym roku każdy będzie mógł wrócić do swojej własności i do swojej rodziny. Te rzeczy miały miejsce podczas żydowskiego jubileuszu. Tak jak już wspomnieliśmy, działo się to co 50 lat. Ziemia wracała do swoich przodków. W starożytnym Izraelu Żydzi nie mogli sprzedawać ziemi na stałe, a jedynie wydzierżawić na okres do cyklu jubileuszowego. Podczas jubileuszu ziemia była zwracana pierwotnym właścicielom. Wszystkie długi były odpuszczane, a niewolnicy i słudzy byli uwalniani. Jubileusz ma niesamowite znaczenie w kontekście mesjańskim. Pokażę wam pewien przykład. XVIII rozdział Ewangelii Mateusza. Wtedy podszedł Piotr i zapytał: Panie, ile razy mam wybaczać mojemu bratu, jeśli zgrzeszy przeciwko mnie? Czy aż do 7 razy? To brzmi sprawiedliwie i pobożnie. Jezus odpowiedział: mówię ci, nie aż do 7 razy, lecz do 70 razy 7. Jest to powszechnie uznawane za język jubileuszowy. Nie tylko 7 siódemek, ale coś w rodzaju maksymalnego jubileuszu. 70 siódemek, co oczywiście wynosiłoby 490 lat. Jezus odwołuje się do starożytnego proroctwa Daniela, które dotyczy Mesjasza i jego nadejścia.
Proroctwo to zostało wyjaśnione przez Jezusa w przypowieści z 21 rozdziału Ewangelii Mateusza oraz proroctwie z 24 rozdziału. Proroctwa mają zasadniczo dwuczęściową strukturę, którą nazywamy strukturą dwudzielną. Mają część A i B. Częścią A proroctwa lub przypowieści z Ewangelii Mateusza, rozdziału 21 i 24, jest to, że Mesjasz ostatecznie zostanie odrzucony przez swój własny lud. Część B mówi o tym, że konsekwencją odrzucenia Mesjasza będzie zniszczenie Jerozolimy. To bardzo proste. Najpierw to, a następnie tamto. Najpierw A, potem B. Mesjasz zostanie odrzucony, miasto zostanie zniszczone. To rodzi pytanie, skąd Jezus o tym wiedział? W 21 rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus opowiedział o tym przypowieść. Pewien człowiek miał winnicę, o którą bardzo dbał. Gdy wyjechał do dalekiego kraju, wysłał kilku ze swoich sług, aby ci wrócili i zebrali owoce z winnicy. Ale oni zostali zabici przez jej zarządców. Wysłał więc kolejne sługi, jednak ci również zostali zabici. Czy ktoś zna tę przypowieść? Postanowił więc posłać swojego syna, bo był pewien, że go uszanują. Jednak kiedy zauważyli, że przysłał do nich syna, mówili między sobą, ach, to jest dziedzic, zabijmy go i przejmijmy jego dziedzictwo. Po czym zabili syna. Jezus zadaje pytanie, co zrobił właściciel ziemski, gdy wrócił do winnicy, w której zarządcy zabili każdego sługę, aż w końcu zabili jego syna? Zarządcy zadecydowali o własnym losie i przeznaczeniu. Nie dostrzegli, że Jezus opisał 9 rozdział Księgi Daniela. Odpowiedzieli, że On zniszczy tych niegodziwców. Ewangelia Mateusza, rozdział 21, werset 43. Dlatego mówię wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane. Otrzyma je naród, który wyda jego owoce. Jezus wiedział, że jego mesjańska rola i tożsamość zostaną odrzucone, a w konsekwencji miasto zostanie zniszczone. Mówi o tym nie tylko w tej przypowieści, ale także w proroctwie z 24 rozdziału Ewangelii Mateusza. Mesjasz odrzucony, miasto zniszczone. Spójrzmy na proroctwo z 9 rozdziału Księgi Daniela. Na samym dole slajdu jest napisane 70 tygodni lat. Chodzi tu o 70 siódemek. Gdy Piotr powiedział Jezusowi, że przebaczy bratu 7 razy, Jezus powiedział, że to absolutnie nie wystarczy. Powinieneś przebaczyć 70 razy 7 razy. 9 rozdział Księgi Daniela mówi, że proroczy okres 70 tygodni rozpoczyna się wydaniem zarządzenia o odbudowie Jerozolimy. Stało się to w 457 roku przed Chrystusem. Jeśli dodamy do tego 70 tygodni, lat, to dotrzemy do 34 roku naszej ery. A jeśli cofniemy się od tego roku o jeden tydzień, lat, czyli o 7 lat, to znajdziemy się w 27 roku naszej ery, o którym też mówi to proroctwo. W proroctwie z 9 rozdziału Księgi Daniela jest napisane, że po 69 tygodniach lat przyjdzie Mesjasz. Hebrajskie słowo Mesjasz, podobnie jak greckie słowo Chrystus, oznacza namaszczony. Zgadnijcie, co się stało w 27 roku naszej ery. Jezus został namaszczony przez Ducha Świętego podczas chrztu. Proroctwo zapowiada, że w połowie tego ostatniego tygodnia zostanie zabity, lecz nie za siebie. Jezus został ochrzczony jesienią 27 roku naszej ery. Spójrzcie na moje palce. Jesień 28 roku, jesień 29 roku, jesień 30 roku. Po jesieni nastała zima, a potem wiosna 31 roku naszej ery. Po 3,5 roku Jezus został ukrzyżowany jako baranek paschalny. Dokładnie w tym czasie, to zdumiewające, kiedy czytamy Ewangelię, widzimy, że Jego wrogowie mówili, mamy Go dość, zabijmy Go. Jezus odpowiedział wtedy, mój czas jeszcze nie nadszedł. Udawało mu się przed nimi uciec, jednak gdy minęło 3,5 roku, Jezus pośrodku tego tygodnia dobrowolnie, bez jakiegokolwiek zamieszania, walki czy oporu, poddał się im i powiedział, w porządku, chodźmy. Jego czas nadszedł w środku tego 70 tygodnia, w środku jubileuszu. Mateusz przewidział serię siódemek, które doprowadziły do wielkiego odpoczynku.
odpoczynku, wielkiego jubileuszu. W pierwszym rozdziale Ewangelii Marka, w wersetach 14 i 15, spojrzał on wstecz i przypomniał sobie słowa Jezusa. Po uwięzieniu Jana Jezus przyszedł do Galilei i zaczął głosić dobrą nowinę, którą przyniósł od Boga. Podkreślał, że już koniec czekania. Nadeszło Królestwo Boże, czas opamiętać się i zaufać tej dobrej nowinie. Apostoł Paweł w liście do Galatów powiedział to samo. Kiedy jednak wypełnił się czas, Bóg posłał swojego Syna, który narodził się z kobiety i podlegał prawu, aby wykupić żyjących pod prawem i umożliwić nam usynowienie. To jest język jubileuszowy. Bóg nie robi rzeczy przypadkowo. Szabat siódmego dnia jest niesamowity nie tylko dlatego, że ma ogromne znaczenie dla tych, którzy chcą w pełni odpocząć w Jezusie i Jego sprawiedliwości. Boże cykle siódemek w cudowny, zdumiewający sposób przewidziały posługę Jezusa. Nic dziwnego, że gdy dochodzimy do Księgi Apokalipsy, to widzimy tam siedem trąb, siedem kościołów i siedem pieczęci. Coś się kryje za tą siódemką. Bóg kieruje naszym umysłem. Pewnego dnia Jezus udał się do swojego rodzinnego miasta Nazaret. Wszedł do synagogi, do której uczęszczał jeszcze jako chłopiec, aby przeczytać jedno z proroctw. Tak też przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu, zgodnie ze swoim zwyczajem, wszedł do synagogi i zgłosił się do czytania. Podano mu zwój z proroctwem Izajasza. On zaś rozwinął zwój i odnalazł miejsce, gdzie było napisane. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że to Księga Izajasza, rozdział 49 oraz rozdział 61. Odnalazł konkretne fragmenty i przeczytał. Duch Pana spoczywa na mnie, ten, który namaścił mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, który posłał mnie, abym więźniom głosił wyzwolenie, niewidzącym przejrzenie, zgnębionych wypuścił na wolność, abym ogłosił rok Pańskiej przychylności. Po przeczytaniu zwinął zwój, oddał go słudze i usiadł, a wszyscy obecni w synagodze skierowali na niego wzrok. Wtedy zaczął do nich mówić. Dziś jesteście świadkami spełnienia się słów tego proroctwa. Zrobił coś absolutnie radykalnego, co wymagało wiele odwagi. Przeczytał proroctwo Izajasza, a potem zamknął księgę, zwinął zwój, wręczył go obsługującym i powiedział, że to wielowiekowe proroctwo wypełnia się właśnie tutaj, teraz, za sprawą tego, że on tu jest. O czym był ten fragment, który przeczytał? Czym był Rok Pański? Pozwólmy badaczowi Biblii odpowiedzieć na to pytanie. Chcę wam pokazać, że jest to powszechnie rozumiane jako fragment dotyczący jubileuszu. Komentując Księgę Izajasza, John Gill napisał, to aluzja. Odnosi się ona do roku jubileuszowego, kiedy miało miejsce ogłoszenie wolności, uwolnienie od długów, przywrócenie dziedzictwa, zaprzestanie pracy. Wszystko to czyniło ten rok akceptowalnym. A teraz słuchajcie tego. To ma ogromne znaczenie. Jezus otrzymał zwój proroka Izajasza. Celowo odnalazł i przeczytał jubileuszowe fragmenty największego z proroków Starego Testamentu, proroka ewangelisty Izajasza. Czyta fragment o jubileuszu, siada, wszyscy na niego patrzą i mówi, ta zapowiedź to oczekiwanie na jubileusz. Właśnie się spełniła. Bóg posłał mnie, abym głosił, uzdrawiał, wyzwalał. Duch Pański jest nade mną. Nic dziwnego, że Nowy Testament mówi, jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie naprawdę wolni. To nie jest tymczasowa wolność. To jest wolność jubileuszowa. Zostałeś uwolniony. To zostało przewidziane w samym proroctwie z 9 rozdziału Księgi Daniela, które mówi o 77-kach. To maksymalny jubileusz. 17 werset 1 rozdziału Ewangelii Mateusza mówi, że było 14 pokoleń od Abrahama do Dawida, 14 pokoleń od Dawida do niewoli i 14 pokoleń od niewoli do Mesjasza. Każdy żydowski czytelnik zobaczyłby tę liczbę 14, 14, 14. Trzy razy siódemka i siódemka. Przewidziałby, że zbliżamy się do ostatecznej siódemki. Wiecie, co nastąpi po ostatniej siódemce? Jubileusz. Ewangelia Łukasza, rozdział 24, werset 27.
Jezus próbował wyjaśnić to swoim uczniom. Byli przygnębieni i czuli się odrzuceni, gdy Jezus umarł na rzymskim krzyżu. W 24 rozdziale czytamy: I poczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków tłumaczył im każdy werset pism odnoszący się do Niego. Najprawdopodobniej pokazał im niektóre z tych samych proroctw, którymi dzielę się z wami teraz. Wersety od 44 do 48 tego samego rozdziału. Następnie powiedział: To są moje słowa, które wypowiedziałem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się wypełnić wszystko, co zostało o mnie napisane w prawie Mojżesza u proroków i w psalmach. Wtedy rozjaśnił ich umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. Zostało napisane, że Chrystus będzie cierpiał, trzeciego dnia zmartwychwstanie i w Jego imię głoszone będzie wszystkim narodom, poczynając od Jerozolimy, opamiętanie dla przebaczenia grzechów. Wy jesteście tego świadkami. Izraelici posługiwali się rocznym kalendarzem, który miał 6 świąt, 3 wiosną i 3 jesienią. Te święta miały charakter mesjański i mówiły o etapach i elementach służby Jezusa. Wiosną odbywała się Pascha, po której następowały pierwociny, a następnie święto tygodni, którego kulminacją był Dzień Pięćdziesiątnicy. Pięćdziesiątnica, czyli 50, 7 siódemek, czyli 49 plus kolejny rok, czyli Dzień Pięćdziesiątnicy. To jest kulminacją trzech wiosennych świąt. Następnie mamy święto Dzień Trąbienia, Dzień Pojednania, a na koniec kulminacją wszystkich świąt, Święto Namiotów lub Szałasów. Każde z tych świąt zapowiada pewne elementy, etapy, czy też kamienie milowe w służbie Jezusa. Jezus był barankiem paschalnym. Pierwociny zapowiadały zmartwychwstanie, a w kulminacyjnym dniu Pięćdziesiątnicy pod koniec Święta Tygodni nastąpiło wylanie Ducha Świętego. Kalendarz świąt Izraela proroczo zapowiadał Mesjasza. Święto Namiotów wypełni się w najpełniejszym i najbardziej niesamowitym sensie, gdy spędzimy wieczność z Chrystusem. Przecież powiedział: w domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Jest pieśń mówiąca, że ten świat nie jest naszym domem, jesteśmy tu tylko przechodniami. Wszystkie te elementy przewidują jakiś aspekt lub kamień milowy służby Jezusa. Nic dziwnego, że apostoł Paweł powiedział w pierwszym liście do Koryntian, rozdziale 5, wersecie 7, Chrystus, nasz baranek paschalny, został już złożony w ofierze. Powód numer jeden, nad którym specjalnie spędziliśmy zdecydowaną większość naszego czasu, jest taki, że proroctwa biblijne jednoznacznie wskazują na Jezusa. Pisarze Nowego Testamentu otrzymali nową parę okularów, przez które ujrzeli, jak radykalny, niebywały i niesamowity był Jezus, Mesjasz. Przeczytali ponownie Stary Testament i stwierdzili, że On jest wszędzie. On jest wszędzie. Jest niesamowity. Wypełnia Stary Testament. Drugim powodem, dla którego warto wierzyć biblijnym proroctwom, jest to, że nie są one przewidywaniami. W Księdze Izajasza, rozdziale 46, wersecie 9 i 10, widzimy różnicę między proroctwem a przewidywaniem. Przewidywanie jest ryzykowne. Jako ludzie możemy jedynie prognozować, że coś się wydarzy. Inaczej jest z Bogiem. Proroctwo nie jest przewidywaniem tego, co może się wydarzyć, ale zapowiedzią tego, co na pewno się wydarzy. Księga Izajasza, rozdział 46. Bóg mówi: przypomnijcie sobie sprawy dawne, odwieczne, to, że ja jestem Bogiem i nie ma innego, Bogiem, któremu nikt nie dorówna. Od początku ogłaszam to, co będzie, i od dawna to, co się jeszcze nie stało. Historycy mówią nam o przeszłości, dziennikarze o teraźniejszości, ale tylko Bóg może prawdziwie objawić przyszłość. Jezus mówił o tym, gdy był na ziemi. W 14 rozdziale Ewangelii Jana, w wersecie 29, gdy przemawiał do swoich uczniów, powiedział: mówię wam o tym teraz, uprzedzając bieg zdarzeń, abyście uwierzyli, gdy się dokonają. Zwróćcie uwagę na te słowa. Są kluczowe i celowo zostały wyróżnione kursywą. Mówię wam o tym teraz, uprzedzając bieg zdarzeń, abyście uwierzyli, gdy się dokonają. Każdy może nam powiedzieć coś o przeszłości i z łatwością opowiadać o teraźniejszości, ale opowiedzenie o przyszłości umacnia wiarę. Nadprzyrodzone proroctwa Pisma Świętego budzą wiarę i pewność. Proroctwa biblijne nie są niepewnymi prognozami, choć niektóre z nich to warunkowe zapowiedzi przyszłych wydarzeń. Dlaczego warunkowe? Na przykład w 18 rozdziale Księgi Jeremiasza Bóg mówi, że jeśli będzie wspominał o narodzie, aby go zniszczyć,
a ten odwróci się od swoich buntowniczych dróg, to nie zostanie zniszczony. A jeśli zapowie narodowi, że go wzmocni, a ten odwróci się od swoich prawych dróg, to Bóg zaniecha tego. Bóg mówi o tym, co się wydarzy oraz o tym, co chce, aby się wydarzyło i czego pragnie w przyszłości. Jednak mówi też, że proroctwa są uwarunkowane twoją reakcją na niego i jego dobroć. W kontekście swoich sądów używa analogii do garncarza i gliny. A więc powód numer dwa jest taki, że Boże proroctwa nie są przewidywaniami. One zapowiadają to, co na pewno się wydarzy. Powód numer trzy jest taki, że są one zgodne z historią. Jest to niezwykle ważne, ponieważ jeśli proroctwa nie są historycznie dokładne, to jaki mamy z nich pożytek? Jezus podał przykład proroctwa zgodnego z historią, gdy zacytował 9 rozdział Księgi Daniela. W 24 rozdziale Ewangelii Mateusza powiedział: gdy więc zobaczycie w miejscu świętym obrzydliwość spustoszenia, zapowiedzianą przez proroka Daniela, mówi, żeby wrócić do Księgi Daniela i ją zrozumieć. Kto czyta, niech zwróci na to uwagę. Wtedy przebywający w Judei niech uciekają w góry. Jeśli teraz myślisz: nie rozumiem tego, to jest dla mnie czymś nowym. Czym jest ohyda spustoszenia? Mateusz, Żyd piszący w dużej mierze do żydowskich odbiorców, był bardzo ostrożny i niepewny, gdy mówił o tym, czego oczekuje Jezus. Łukasz za to cieszył się, że może powiedzieć o tym wprost. A gdy zobaczycie Jerozolimę obleżoną przez wojska rzymskie, wiedzcie, że bliskie jest jej spustoszenie. Jezus powiedział, że to miasto zostanie zniszczone. Skąd wziął ten pomysł? Rozmawialiśmy już o przypowieści o winnicy z 21 rozdziału Ewangelii Mateusza i proroctwie opisanym w 24 rozdziale tej Ewangelii. Skąd wziął pomysł, że Mesjasz zostanie odrzucony, a miasto zniszczone? Z 9 rozdziału Księgi Daniela, z wielkiego proroctwa jubileuszowego. Mesjasz odrzucony, miasto zniszczone. Księga Daniela, 9 rozdział. Ewangelia Mateusza, rozdział 21 i 24. Wszystko to zostało przedstawione w niezwykły, zgodny z historią sposób, w tym niesamowitym proroctwie o 70 tygodniach. To wyjątkowy jubileusz. Sam Jezus powiedział, że studiował proroctwa Daniela, aby móc zrozumieć przyszłość. Jeśli to było wystarczające dla Jezusa, to musi być wystarczające również dla nas. Jeśli Jezus był gotów spojrzeć na proroctwa Daniela, aby zrozumieć nadchodzące wydarzenia, to myślę, że my również powinniśmy to zrobić. Jezus powiedział: spójrzcie na proroctwa Daniela i zrozumcie je. To niesamowite. Wrócę krótko do jednego tematu, omówiliśmy go już na ostatnim spotkaniu. 2, 7, 8 i 9 rozdział Księgi Daniela oraz rozdziały od 10 do 12. Ostatnio omówiliśmy niektóre z proroctw 2 rozdziału. Metalowy posąg z głową ze złota, klatką piersiową i ramionami ze srebra, brzuchem i udami z miedzi, nogami z żelaza i stopami, częściowo z żelaza, a częściowo z gliny. Zostały one rozbite przez nadnaturalny kamień. Bóg pokazał nam przez ten metalowy posąg historię narodów z wyprzedzeniem. To 2 rozdział Księgi Daniela. W 7 rozdziale Daniel zamienia 4 metale na 4 bestie. Lwa z orlimi skrzydłami, czterogłowego lamparta z 4 skrzydłami, niedźwiedzia z 3 żebrami w pysku i w końcu dziką bestię z 10 rogami. On je po prostu zamienia, ale w każdym przypadku szablon jest ten sam. Przechodzi przez historię narodów od Babilonu przez Medo-Persję, Grecję, Rzym oraz podziału Rzymu. Pojawia się mały róg, zwany w Nowym Testamencie Antychrystem, a na końcu Bóg interweniuje. Prowadziłem całe serię wykładów na temat tych proroctw. Pasjonuję się tym, ale chciałbym wam dzisiaj przedstawić tylko przegląd tych proroctw z lotu ptaka. Są one zgodne z historią. To absolutnie zdumiewające i nadprzyrodzone. Tak jak wspomnieliśmy na ostatnim spotkaniu, to jest jak przezroczysta nakładka z podręcznika anatomii. Najpierw kładzie się szkielet, następnie narządy wewnętrzne, aż na końcu mięśnie i skórę. W Biblii jest podobnie. Księga Daniela, rozdział 2, 7 oraz 8. Ten slajd przedstawia podstawowy zarys. Babilon, Medo-Persja, Grecja, Rzym, podzielony Rzym, a na końcu interwencja Boga. Co ciekawe, pozornie dziwne proroctwa Apokalipsy Jana są w rzeczywistości w dużej mierze oparte na Księdze Daniela.
To zadziwiające, jak wielu ludzi o tym nie wie. I to ludzi, którzy studiują Biblię. Czytają Księgę Apokalipsy i mówią, próbowałem ją przeczytać, byłem przerażony, nie mogłem tego zrozumieć. Duża część tego, co zostało napisane w Księdze Apokalipsy, jest zaczerpnięta prosto ze Starego Testamentu. Największym punktem odniesienia jest jednak Księga Daniela. Posunę się nawet do stwierdzenia, że jeśli nie rozumiecie kontekstu Księgi Daniela i historii opowiedzianej w rozdziale 2, 7, 8 i 9, to nie macie szans na zrozumienie głównych proroczych osi czasowych Apokalipsy. To tak, jakbyście próbowali zrozumieć zdania przed nauczeniem się alfabetu, albo jakbyście próbowali zrozumieć algebrę, zanim nauczycie się podstaw arytmetyki. Po prostu nie da się tego zrozumieć. Zmartwychwstały Jezus ukazał się Janowi Ewangeliście, i pokazał mu na wyspie Patmos symbole i proroctwa Apokalipsy. Jest to opisane w pierwszym rozdziale Apokalipsy Jana, w objawieniu Jezusa Chrystusa. Wielu ludzi to czyta i mówi, że Księga Apokalipsy jest naprawdę dziwna i przerażająca. Na samym początku czytamy, że nie jest to objawienie smoków, bestii ani innych przerażających rzeczy, tylko przede wszystkim objawienie samego Jezusa. To prowadzi nas do czwartego powodu. Jednym z najważniejszych powodów, dla których warto wierzyć w proroctwom biblijnym, jest to, że przynoszą one pewność w czasach, w których żyjemy, i nadzieję na czasy, które dopiero nadejdą. Ten kontrast między życiem w niebezpiecznych i trudnych czasach, ale wciąż z nadzieją i pewnością, jest naprawdę zdumiewający i został dobrze wyartykułowany przez Jezusa w 21 rozdziale Ewangelii Łukasza, który jest paralelą 24 rozdziału Ewangelii Mateusza, i będą znaki na słońcu, na księżycu i gwiazdach, a na ziemi rozpacz narodów bezradnych wobec ryku morza i szalejących fal. Ludzie będą mdleć ze strachu w oczekiwaniu klęsk nadciągających na mieszkańców świata, gdyż moce nieba nawiedzi wstrząs. Wtedy zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. Ludzie tracą zmysły, a ich serca zawodzą ze strachu przed nadchodzącym stanem świata. Zobaczcie, co Jezus mówi tym, którzy znają proroctwa biblijne. Gdy to się zacznie dziać, mówi wierzącym, wyprostujcie się i podnieście głowy, gdyż zbliża się wasze odkupienie. Będzie wyraźna różnica między ludźmi, którzy tracą swoje umysły z powodu strachu i lęku. Nie wiem, czy wiecie, ale lęk jest teraz bardziej powszechny niż kiedykolwiek wcześniej. To niebywałe, co się dzieje na świecie. Jest dużo strachu, dużo lęku. Jest wiele powodów, ale jednym z nich jest to, o czym rozmawialiśmy na ostatnim spotkaniu. Ludzie mają złe przeczucia. Wiedzą, że świat jest w złym stanie. Chodzi o finanse, o moralność, o ekologię, o sprawy militarne, wyścig zbrojeń. To wygląda tak, jakby świat kończył swój bieg. Jedno z proroctw Starego Testamentu mówi, że ziemia zużywa się jak szata. Po ubraniach, które są znoszone, widać, że wystają z nich nici, pojawiają się dziury. Ziemia zaczyna właśnie tak wyglądać. Jezus przedstawia to w niesamowity sposób. Mówi, że niektórzy będą mdleć ze strachu i lęku, ale inni w tym samym momencie będą patrzeć w górę z wielką ufnością i nadzieją, mówiąc, Bóg wraca, Jezus powróci. Proroctwa pokazują nam, że historia ma przewodnika i cel. Historia dokądś zmierza. To nie tylko pozorna czy przypadkowa seria bezcelowych wydarzeń. Plemię przeciwko plemieniu, naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu. Bóg kieruje proroctwami historii ludzkości tak, żeby doprowadzić nas do celu. Wypowiedziane przez Jezusa metafory, o których wspomnieliśmy ostatnio, potwierdzają, że celem jest życie. To jak bóle porodowe, jak zbliżająca się wiosna. Niech obie te metafory, których Jezus użył i których użył Paweł, zapadną wam w pamięć. Będę z wami naprawdę szczery. Tutaj w Australii wiosna jest taka sobie. Widzę Darrena tam z tyłu. Darren jest z Kanady. Dorastałem w środkowych Stanach Zjednoczonych. Obydwoje wiemy, czym jest prawdziwa wiosna. Wiemy, jak to jest być zasypanym ogromną ilością śniegu przez 3, 4, 5 czy 6 miesięcy. Jesteście z Kalifornii, więc nie macie o tym pojęcia. Skąd jesteś?
ze stanu Michigan. Czyli wiesz, o co chodzi. Człowiek jest po uszy w śniegu i w błocie pośniegowym. Jest zimno i mokro. Widzę, jak kiwasz głową. O czym ja tu mówię? Mam przecież dwóch Norwegów w pierwszym rzędzie. My to wiemy, czym jest prawdziwa wiosna, prawda? Norwegowie są trochę dziwni. Nie tylko ta dwójka, wszyscy Norwegowie. Wielu Norwegów twierdzi, że zima jest ich ulubioną porą roku. Czy to prawda? W twoim przypadku nie, więc jesteś normalnym Norwegiem. A ty, Gabriel? Nie. A więc mamy tu dwóch Norwegów normalnych. Wielu z nich jednak mówi, że zima jest ich ulubioną porą roku. Znamy to uczucie, kiedy już ma się dość tego, że jest zimno, mokro i trzeba wstawać wcześnie rano, żeby zeskrobać lód z przedniej szyby. A jeśli się zostawi skrobaczkę do lodu w garażu, to trzeba używać karty kredytowej. Kto tak kiedyś miał? Kilkoro z was wie, o co chodzi. Australijczycy teraz myślą sobie, on mówi w innym języku. O co mu chodzi? Gdy mieszkasz w miejscu, gdzie wiosna ma znaczenie, to metafora wiosny i metafora porodu wskazują na to samo. Wskazują na koniec, który przynosi życie i radość. Wielu się lęka, boi i niepokoi o stan świata, ale wielu mówi też, że to są wydarzenia zapowiedziane przez proroctwa. Nie oznacza to, że jesteśmy szczęśliwi z powodu zniszczenia świata. Nie oznacza to, że cieszymy się, że koła spadają z rydwanu. Wcale się z tego nie cieszymy. Jesteśmy głęboko zasmuceni stanem świata, ale wiemy, że te okoliczności przewidują powrót Stwórcy świata, który go odtworzy. Powód numer 5. Odwołam się teraz do waszego zdrowego rozsądku. Piątym powodem, by wierzyć w biblijne proroctwa, jest to, że obraz Boga, który nas chce ostrzec i okazuje ojcowską troskę, po prostu ma sens. Jako tatuś odbyłem wiele rozmów z moimi synami na temat rzeczy, które im się przydarzą pod względem społecznym, biologicznym czy akademickim. Kocham moich synów, dlatego rozmawiam z nimi i mówię, chłopcy, to was czeka. Niezależnie od tego, czy mówimy o sytuacji finansowej, o związku, czy o czymkolwiek innym. Kocham moich synów, więc mówię im to, co ich czeka. To, że Bóg zrobiłby tak samo, po prostu ma sens. Rozdział 3, werset 7 Księgi Amosa. Owszem, nie czyni Wszechmocny Pan nic, jeśli wpierw nie objawi swego planu swoim sługom prorokom. Ewangelia Jana, rozdział 4. Mówię wam o tym teraz, uprzedzając bieg zdarzeń, abyście uwierzyli, gdy się dokonają. To ma sens. Bóg wysłałby ostrzeżenie o warunkach panujących na świecie i o tym, jak będzie wyglądał On tuż przed powrotem Jezusa, abyśmy mogli być gotowi, a nasze serca nie zawiodły nas ze strachu. Jest więc kilka naprawdę dobrych powodów, aby wierzyć w biblijne proroctwa. Po pierwsze, wskazują one jednoznacznie na Jezusa. Po drugie, nie są przewidywaniami. Po trzecie, są zgodne z historią. Po czwarte, dają pewność i nadzieję. Po piąte, proroctwa biblijne mają sens, ponieważ pokazują, że Bóg chce nas ostrzec, abyśmy byli świadomi czasów, w których żyjemy. Wiedza o tym, w którym momencie ludzkości jesteśmy, pomaga nam podejmować dobre decyzje. Bóg uprzedza nas o czasach, w których żyjemy. Istnieje co najmniej 5 dobrych powodów, aby wierzyć w biblijne proroctwa. Mili widzowie, bardzo cieszę się, że dotrwaliście do tego miejsca, bo to znaczy, że to był dobry program. A właśnie naszą misją jest tworzenie dobrych programów, które zmieniają serce, które pokazują, że to życie ma sens, że Pan Bóg jest dobry. To z Jego powodu i o Nim chcielibyśmy opowiadać. I taka moja bardzo serdeczna prośba, jeżeli ten program zrobił jakąś różnicę w Waszym życiu, coś ciekawego, wyjątkowego usłyszeliście, to napiszcie do nas. Oczywiście te wszystkie subskrypcje to też jest ważne i te dzwoneczki, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych programach, to pięknie, ale chcielibyśmy spotkać się z żywym człowiekiem, który doświadcza tego, że Pan Bóg go dotyka i zmienia. Zatem napiszcie i bądźmy w dobrym kontakcie z Nim. Do zobaczenia. Zapraszam na kolejny odcinek.